to godzina nie do ludzi. Jednak Harys schować musi, to tradycjo tak być musi. Po tym naszych tak i dymy, to co nam korzą robimy. Jak mamy spokój, gdy pijemy, jak patyr strzelą ciągniemy. Harys jak koń zapiernicza, od świadectwa aż do znicza. Całe życie kupi jest, inni golą go na fest. Harys jak koń zapiernicza, od świadectwa aż do znicza. Całe życie tupa jest, chyba dobrze mu z tym jest. Po szychcie piwo chlapiemy, na ryby grzyby chodzimy. Przy chałupie coś porobimy, czasem z babami bazymy. Harys jak koń zapiernicza, od świadectwa aż do znicza. Całe życie głupi jest, inni golą go na fest. Harys jak koń zapiernicza, od świadectwa aż do znicza. Całe życie tupa jest, chyba dobrze mu z tym jest. Dobry panie kierowniku. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Tu te światła nawalają. Jakby pan tam umiał załatwić lampa na tym murze. No dobra, pomyślimy. Dobra, dziękuję, dziękuję. No ja biorą rybki. Przepustka! Co jest? Porządek musi być. No musi być. To ostatni raz was puszczą bez przepustki. Koniec. A ty maczaj tam, ty kurde, do roboty idziemy. Aha, słuchajcie, to nie jest film do dzieci. My możemy szpetnie gadać, bo my idziemy do roboty. O. No i kochani, przede wszystkim to jest film do ludzi o mocnych nerwach, bo to już nie jest śląsko gwara i no to jest śląski język. Na tym mówię. No? Tu w nocy jest tak oszczywno, że ja sam nic nie widzę, no. Daj zakurzyć. Daj mój no zakurzyć. To co, da się to zrobić? A zrobię? Zaraz. No chyba... No dobra, tu, nie? No. To ta drabina tu. To już jedno, no. Dobra. Idziemy się przemyć, chodź. Ja bym chciał, żeby tu... Dobra. Cześć, moja szwarnotko. Dzisiaj się kolegujemy. Z nocy takie zdarzenie, hopi. Ja? Jeden pojechał na
szkole do Sosnowca, a wrócił na rowerze. To był nasz kierunek. Dobra. Zobacz, prosto z pralni, a nie jednego kto zna. Ale obejrz jaki możli herki, ja, taki to ja. Rang nowy. Coś? Dzień dobry, kierowniku. My sam przyjechali te pomiary tego budynku robić. Ja wam kazałem, to mieście. Dobra, na razie. Ty, a ta taśma mu wziąłeś? Nie, bierz ty taśmy. Zostaw to tam. Chodź. Przyniesie wody więcej, ale to jest plastik. A jest aż trochę, dobra. Kurzysz? Nie. Kurzysz? Jo, a molutki mu. Nie chcę. A moloka, Gienek, zakurzysz? To niebezpieczne, no ale mogłem. Słyszałeś? Ostatni widz? O babie, co przyszła do doktora. Ja? To słuchaj, przyszła baba do doktora, a doktor też baba. Dobre. Dobre, ale on już ma broda, to jest stary widz. Słuchaj, albo przyłazi stara baba do doktora. Ze szybą w plecach. Doktor się pyta, co pani jest. A wiesz co ona pada? Nie. Szybowiec. To jest richtig śmieszne, wiesz? Ale nie to, że ten widz, bo ten widz już znów 100 lat temu. No ściemy, żeśmy, że takie widze z taką brodą godor. Ale ja ci powiem nowy. W blondynce. Jechała blondynka autem do mechanika. Słyszałeś to? Nie, godę. Nie? I przyszła do tego mechanika i go do panie mechanik, nie ma pan polska. Najważniejsze jest grubość murów. Grubość murów przede wszystkim, bo jak materiału za dużo dają, a to dupnie, to w mieście wszystkie szyby lecą. Pisz wszystko, grubość murów, rozumiesz? Powiedz, jak to tych było z tymi rybami, że ten strażak się tak ciepł? Co to było z nim? No co się rozciepał, no co się rozciepał. No chyto ryby tam, my chytamy w tych samych miejscach. My umiemy nachytać, a on pierun ja zawsze z pustym sakiem do dół. To pierun. A wiesz co, Gienek, my by mogli wreszcie Antkowi ten motor zrobić. Mamy go. A ty może echt, ty słuchaj. Dzisiaj nie ma tak bardzo roboty. Byś wiedział. Chyba ty szalter ma zapalony, bo obejrzony. Wszystko też szuszczą. Warsztat proszę. Tak, panie kierowniku. No, owszem, mamy ta lampa. Ja. To jest ta zdjęto przy bramie. Ja.
Dobrze, oczywiście. Ale dzisiaj do jauna moruła. Moruła, moruła, jamo. Dobrze. Dobrze. Tak jest, panie kierowniku. Jerun, by go szczelu, my go się nie zrobimy tego silnika. Będziemy ta lampa wieszać. Dzisiaj się strażakowi zachciało, już to mamy robić. Jerun widocznie ma coś do wywiezienia. Co ty, Szwajer, nie robisz? A tak jeszcze dorobią, wiesz. Musimy sam pomierzyć, no bo sam to mają wszystko szprygnąć. Trzeba pomiary porobić, no i do widzenia. Szprygnąć? No, bez ma szprygować, to mimo wszystko. Powiedz, że tu już mieli budować, nie robić. A no widzisz, no. Ja tam coś pożyjmy, bo tam coś wieczo. Poszukać, nie wiem, albo co kupić, albo ogoli ciepło, nie wiem. Jednak mieszkanie z północno-wschodniej Polski na 5 liter. Gorol. Nie pasuje, bo ostatnio R. A to Mazur. Mazur. Dobra, zabieraj to. Zabieraj to, swoje szele trzeba spatrzeć. Ta lampa przykręcić, tam 50 ruła. Zazio. A kto? Słuchaj, tam kaś lusę żuł przy fajbanku, albo na fajbanku, albo pod fajbankiem, widziałeś takie szele leżeć. To by się grał pasować. Dobra. Sypaj. Idę. Ja. Gdzieś tu nie ma dziur. Nie. Wiesz, widzę wóz? Ja nie wiem. A, to taki patent. Ja go znam. Skąd inną? Że to nie się robi głupi. Jest zmazany. No cóż to. Zmazany. Ja się muszę umyć. Jak ją wyglądą. Pamiętaj, 13 centów. 13. Trzynoście. 13 centymetrów rozstaw dziuch. Nie będziemy tego na drabinę brać. Trzeba
wiatarka pobrać, kurde. Ja, no ja. Ja, kierowniku, ona ta wiatarka potrzebujemy. No, ona w magazynie. No to co, że 8 dochodzi? No, padało, nie? No a musieli mnie tam porychtować. Dobre, ja bym czekał pod magazynem. Dobra. Hopy, uwaga, kierownik przyszedł. Ja. Cholera, wrócę w biurze. Zaraz wrócę, poczekaj. No. O, tu jest to. Wiertarka. Masz. Jaka jest ona SS-a? To jest słaby. No wiesz, no, szwagrowi pożyczę miał fuchę. No, ale dać jeszcze sobie radę z tym, nie? No, no musimy dać sobie radę, bo co zrobimy? No, to dobrze. Pierunie! Nie przyjdziemy do wieczora. Ciś, no Wartku! Ktoś nie śniadą! Pieruń, co? Jorkuś, to był majce, pierunie! Jak to był majce? Chopie, gibnij się! Tu jest ta lampa i umyjcie ją, o, proszę, tylko szybko. O nie, on nie ma do takiej ciężkiej roboty. Hola! Słuchaj, umyj ta lampa. Kąd ci ta szmata teraz, tu nika nie ma szmaty. Co szmata? Co mnie szmata obchodzi? To jest twoja zmartwienie. Ja moje zmartwienie... Ani szmaty sam porządnie nie ma. Obejdź. Kamoż ta długo? Kaj, no pożyczą za szwagrowi. Błazeria robi polo. Błazerio? Kto to dzisiaj błazerio robi? A bo ci ją przedał za pół litra za szkachor jedzy. Jakie spróbujesz? Obejdź jedno. Się grało. Nie się to nie zdy. Nie się to dzisiaj nie zdy. Czekaj, nie zdymy te dziurki. Co jest? Panie kierowniku, dzwonili tam z biura. Światło im zamykło. Czekaj, trzeba to zrobić. No, już. Jak tam? No, jakoś... Zaraz będziemy dziurować. No to już. Zaraz. To widział, będę robić się tym. On to umie. Gdzie to trzeba? Fajnie im są te światło bez te liście, migo. Amigo, amigo. Nie, kurwa, nie. Opy, to nie już.
Jak chcesz, to ty wyjdź. No, ja nie mam zamiaru się zabić. To potrzymajcie to przynajmniej. No, trzymaj to, a ty wchodź. Bo to, żeby jakby na wyżej. Ale co? No wiecie, dajcie. Kurczę, żeby takiej prostej rzeczy nie zrobić, jak to. A, uważaj. Zatrzymajcie. Szymonie. No i co, jaki był mądry obejrzy. Co? No nie, no nie, no trzymaj to. Widzisz tak. No, tu trzeba Zbyszka. Przeca Zbyszka pan zwolnił tydzień temu. Nie Zbyszka, tylko Zbyszka. A Zbyszka. No. Weź pan, panie kierowniku, bo się panu krzywda stanie. Kurde, hopy, dobrze, że się sam są. Nabicie mi wartko tam jedno, każdy inspektor przyjeżdżał. Ruchel, nabicie mi to sam. Jaki inspektor? Musi być okropnie ważny, bo kurde, prezes już nam uciekł, on normalnie nie chce się z nim w ogóle spotkać. No nabicie mi to! Zaraz. Inspektor. Helmy, chłopie, helmy! Trzewiki, babko. Trzewiki? Jako mój styl! Nabicie mi najpierw. No to co, wiertać czy nabijać, czy... Ty nabij. A ja mam swoja robota, no kierowniku. Ja mam nabijać, cimej no to. Dobra, cimej. Ja to... O! Ciś! Ale gwoźdź trzeba, skąd ty gwoźdź weźmiesz, chłopie, skąd ty tu gwoźdź znajdziesz? Ja się tam, słuchajcie, ja muszę iść, bo nie ma czasu. Za godzinę mógł. Kaj ten młody, mógłby i to nabić. No, ale trzeba jakieś zicherungi naprawiać. Wy nic nie umiecie zrobić. Ale zaraz. No dobra, słuchaj. Już... Zaraz. Wiertarka. No tak. Wyrwaj kaj śruba jest. Idzie ten młody. Pan mi to za chwilę zaś wyleci. No ale to trzeba gwoźdź. Ty, idź, przyszedł, ty, weź nabij to. Poszukaj kaj gwoźdź, wyrwaj i wbij tu gwóźdź. No ty inspekt. Ale to kaj od gwoźdź by da szukał. Ale obejrzyj się, ale Jurek. Ale ty masz wszystko, idź, poszukaj. Jurek, obejrzyj no. Tam nie ma gwoździ, ty Tasi. Jest pełno kramarów, a gwoździ nie ma. Pięciu hopów i żaden nie umie nic tego nabić. Abyście tak pociśpę. Ty, bo... Kiedy ten inspektor ma przyjechać? Za godzinę podali. Już. To się zwój, bo ta zwyżka. Dobra, ja idę. Jadę po Zbyszkę. Wy nie zdążycie. Ja nie zdążę. Mam śrubka. Czym to teraz bić? Moczek mój, chodź tu. Prędzej. Trzymaj. Jak się równa w palec, to cię junia. Dejowalna. Jak? Gwoździa, tyż gynek nie umiesz przybić, wiesz co? Tej śrupa nie gwoździ. No to ty bardziej. Ty mi to zepsujecie do końca. Ja. Ty, no, jakie ty, ty byś jakie lepiej chłopie się nadawał do zolowania szczewików, wiesz jak? Ale no śrubką. To widział, śrubka i jeszcze ty jak ty ten motek czymiesz? Jeszcze to robicie? Zwyżka już jedzie, za chwilę tu jest. No. Bo ja bym musiał, Raz. Obejrzyj sobie. Trzymaj. Dobra, pomogimy mu trochę. Obejrzyj sobie. Ale co ty, holtzrauba, przybijasz motkiem. Co się, to się, dawaj tu twój śrubokry. Jo, dawaj tam, motek. We biurze. Ja nie zdążę. Skończysz. Trzymaj mi ta śruba. Śruba, To będzie miętko latająco potem. Każdy motek. A uleci w trakcie sprzątania. A ty chcesz tu miętłą zamiatać czy odlecieć? Dawaj motek. Zamiatać. Ale powiem ci, bo jeszcze furgać, a furgać tu. Na waszej robocie dobra, dobrze, nie wyda. Dobrze idzie. Dobra, Kiojda. Nie ma czasu. Dobry. No, co chcemy? Kosz. Ja, tutaj, gdzie te kable będziemy montować lampę, dobra? Tak, ja, masz to jest moja bluza. Co za leder mi to tak zma...
zmazał. No pierdolę was strzelił. Musimy czekać, jak nie. Weź raka i zrób to, dobra? A on będzie. Ale ja nie mam uprawnień. Ja też nie mam uprawnień, ale trzeba to zrobić, nie? No już, raz, dwa. No hopie, ale prędko, prędko. Bo ja tam już, szybko, bo robota jest. Jeszcze bierz robił! Za 20 minut!
No dobra, to jadę na śniadanie. I no nie bierze mi kosu. Dobra, dobra. Kierowniku, klucza nie mam. To jest w biurze, zaraz ci przyniosę. Daj coś zakurzyć, co? O, fajnie, dziękuję. Teraz klucz w magazynie. Richard, nie masz kropelki tam u siebie. Ten klej kropelka, bo mi się sam wędka urwała, wiesz? Tak. Od... Dobra, to ja tam zaraz przyjdę. Co się stało? No ktoś mi prąd wyłączył. Co ze mną siedzieć 20 minut jak ten level? A Kaja szoper, czemu ci szoper tego nie podał? No bo on poszedł na śniadanie. To ja i... A ty Kaj się szwindął, spadaj. Jak ja się nażar tego pieruńskiego bigosu, nie może dziś o... Weź no mu ten kabel pody, nie? Jako, ja nie mogę, a kaje szofer. No szofer poszedł na śniadanie, a ja zaraz kończę, ty. No co teraz? To czekaj, no ja się da zapytać. To idzie a do... kierownika, nie ma kierownika, nie, nie ma. Masz kierownika, no. Zawołaj kierownika. Hej, kierowniku! 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 Co ty tam robisz? Ale panie kierowniku, nie ma szofera, bo poszedł na śniadanie. A no to te... już po niego! Ale on... Chwileczkę, to trzeba mu wciąć. Kurczę się... Co się dzieje, no? Co on tam robi na górze? Dobra, już! No!
dobrze. Zaraz wyskanie się trochę tam. O, widzisz, i o wszystko trzeba zadbać. Masz papierosa, daj. Zapalimy, co? No. To co, rozładowane? Hopy! Inspektor przyjechał! To... Palenia nie ma! Co ty tu robisz? O! Co ty tam? Gdzie, co? Skąd inspektor? Ładujemy się! Na dół, kogo? Hable pozbijać! Dziecko! Już cię nie ma!
Ja, kierowniku. Ja jest, tu jest, tu zaraz gorąco. Dobra. Kierownik. Halo? Idź szybko, do sekretariatu, tam prądu nie mają w gwiazdkach. Strumu nie ma. No dobra, a jak ją omina tego inspektora? No to... Jakoś tam się poradza. Do widzenia. Jorgiś, dobrze o ciebie, co o ciebie potrzebował? A coszczok potrzebuje, no muszę mieć w nim coszczoka, zapomniał. No może go stawił. Mam taki coszczok. No dobry, 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 dobry. Dobry. Pozór, bo tam. Tajna odpadnie. A, co uważaj. Po co ten Pierun mi sam zaś idzie? Co, Fajrar, może miała? No ja mówisz Fajrar. Co ty no te czopki tak zmieniasz? No, ta czopka to jest tradycja. Ojciec w tej czopce robił. Wiesz, jak ja się w niej pewnie czuję. Za komuny, a? Ty, nie pomógłbyś mi trochę glizdów nakopać? No sprawy, jaka tam? A czekaj, tam pod tymi pniokami i no ja krauza zapomnę. O, patrz. Dawaj, krauza. No widzisz, jak to fajnie, żeś ty miał czas. O, tu jest. A to będzie na małe ryby. No możesz, wiesz, jak wielkie glizdy na wielkie ryby, a małe glizdy jest, na małe ryby. Ty tak nie robisz? Nie. No. Dobra, styknie. Fajnie, dziękuję ci. No dobra, idź. Co pan tu robi, nie widać? Nie widać. Inspektor Pipu, panie. To inna sprawa, to inna sprawa. Znaczy, tu łażą, teraz po tym zakładzie będę kto obsadzą, biały hełm i kurde, kradną. Dobry, co wy sam robicie? Dobry. Załówka wymieniali my, normalnie, żadne cuda. A co to? No bo my przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, panie inspektorze. Do bezpieczeństwa uprawnienia jakiegoś. Tak jest, no. Proszę bardzo. Numer jest, ważność. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Zabezpieczony jest. Spangą, proszę. Jest zabezpieczony. Jest zabezpieczony. Szewiki. Szewiki mam obleczone. No, czyli izolacja jest pełna. No to dać pozór, bo wypadków jest z tym strumem, nie jest tak najlepiej, wam powiem. My tak zawsze, panie inspektorze. No to patrzcie tam, jako że wam się nie stało, sam nic i proszę to przestrzegać.
Tak jest, panie przepisów BHP przede wszystkim, przede wszystkim. Przestrzegamy. Tak. Dziennie przestrzegamy, panie inspektorze, dziennie. No ja mam nadzieję, że to się tak jest, spokojniutko i bezpiecznie. Tak jest, panie inspektorze. Do widzenia, patrzę na miasto. No. Ale my go Ginek zrobili. Światła nie macie. Przepraszamy najmocniej, ale to był chyba fałszywy alarm. Prąd już jest. No to po co ty przyłaziął? No zawsze tak wybiła, ale ja to już załóżyłam. No to czemu tak wybiło? W pranie piera, bigluja, ona jeszcze se czajnik włączyła. To co, ma nie wybijać, wybiło. Jak wybiło, to wybiło. A czemu tak wybiło tak często? To zbiera pranie, rozumiesz? Prezes wozi swoje z domu i opiera, jo! Zawsze opiera! Ale zawsze tak wybiło? Zawsze tak wybiło, jak opiera. No to trzeba z jej rogi pozmieniać. To może pan się poczęstuje pączkiem w ramach rekompensaty. Jedno, za pączkiem nie przypadłem. A za kreflami? Proszę dwa. Krefy to mogą wyjść. To ja może to panu zapakuję. O. Proszę. Może również kopię po krepu jednym. Krepu. Ja. Nie ma to jak w Polsce robić. Roboty mogę jednak wpierać. Daj zakurzyć. Jo? No ty? Jo, kierownikowi do wszystkich cygarety. To daj zakurzyć. A mów co? Mąż? Iż, a sobie sobie nie wiem. Kiedy cały dzień zmazany dzisiaj. Cały zmazany. Ja nie robię, cały dzień tyle roboty. Ginek, jakbyśmy sobie dzisiaj wziął jakiś ćwierciok. Ja cię się bardzo nie hejca. Że głupi. Czemu ty? No nie hejca się. I no dokładnie, bo to jest żelbetun. To jest żelbetun, wiesz, dokładnie mi pomierzysz, dokładnie. Słuchaj, żona do mnie dzwoniła, że ma kłopoty z gazem, z butlą, nie może podłączyć. Co takiego? Możesz zrobić jej to, co? Zaś ją! No, fajnie, dziękuję. Zaś ją! Dobra, prywata robił! Fuchy! No i co? No ja nie wiem, co tu się panowie chce. Że mu wiary nie pasują. A ją Blank dokładnie, wyraźnie mierza wszystko, to patrz. Dobra, to nie jest dali, a ja idę na ta fucha. Ja już idę do łaźni, bo jest zmazany jak świnia, wiesz?
Dzień dobry, panie Lis. Inspektorze, u mnie gryzie. Jaki gryzie? Inspektorze. Witam serdecznie, panie kierowniku. Ja chciałem bardzo serdecznie pogratulować mu. Tak? No, ja jestem pod wrażeniem tego wszystkiego. No, pracownicy świetni. Jak pan to zorganizował, to ja nie, pan musi awansować. No i jakoś premia się też znajdzie. Dziękuję, panie ale wszystko, i pozawierane, i BHP przestrzenie, wszystko elegancko. To dziękuję. Elegancko, myślę, że jakoś to wszystko poprzemy pana w tych wszystkich tych. Także może byśmy poszli teraz do biura gdzieś. Do biura, tak, to idziemy. Sam pomierzyć. Co ten okolnik? No takiego okolnika jeszcze nie widział. Damy tam, no mierzymy. A do porządku, do porządku. No wiesz. Zamosz. Ja. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie tam przyjmiesz. No, a schyl się jeszcze niżej, to jeszcze tam, no. Wiesz, niżej to tej, no, żeby dokładnie grubość tego muru, wiesz? Szefie, a co tu? To będę mierzyć? Ach, pierdol mierzenie, teraz grzybów przykumę, dość tej roboty na dzisiaj. Coś taki wściekły. A pierunie. No fucha imię. Dej zjadę z pipis. Puszki. O. Nalij po małym. Dawno cię takiego nie widział nerwowego. A wie, bo to już się... No mnie. Ja bez innych roboli nie było. Wszystko na twojej głowie, co? Ja. Jeszcze jednego. Proszę. Inaczej tam na zeszyt. Na zeszyt? No jak zwykle, no. Bierzesz to całe? Ja zejdę całe. Wypłata. Wypłata będzie, dobra jest. Nic się nie stało. Nie, pewnie, że tak. Ale panie kierowniku, co? Co ta brzoza robi na tym budynku? O, na szczęście to nie jest mój obiekt. Ale proszę pana, pan sobie zdaje sprawę z tego, pierunie, że jak ona będzie miała 5 lat, już nie pójdzie wyciąć. Tak? No nie wolno, tak jest. Tak, no, nie wiedziałem. No, ale to już widzę, nie pana interes. Ta brzoza pan mówi, tak? To już nie pana interes. Pewnie, widzę, że tak? Nie mój, ale można kogoś poprosić. No. Co? To z tym, coś z tym będzie pan musiał zrobić. Dobrze. Witam pana. A ja w zasadzie i żegnam zaraz pana. Ja też żegnam, panie.
Ciężko ma pan tatasia pieruny, tak? Pane Cegieł jest na rozum. Mm. Do widzenia, panie inspektor. Obejrz, tego nie rozumiem. To liś mu całkiem inne miary. Ja, bo to liś to złamany co sztoki mierzył. Weź kolegi serdo, kieruje ork. Kurde, Jorguś, no z tych nerwów halba się kupił, a właściwie to ino pół. Od gwinta nie będziecie. A ty nie pijesz? Dobrze wiesz, że ja nie piję. Jak to wie? Ty już możesz dojść. Ja nic nie wiem. Ale śpił! Kiedyś, że może i co wypił. Młody, hachniesz jednego. Ja, ach, no to, że hachna się kto. Co to? Alkohol? W pracy? Panie kierowniku, a może by tak po małym? Nie? A może pół? Pół? Cały. A proszę bardzo, cały. No. No. Po jednym. A teraz ino po pół. Samo po pół. Bo idziemy do Ewalda. A po co? Bo mu się dziecko urodziło. A co mu? Wyborowo. O. Koniec tej gorzeły na dzisiaj. Fajrant, za chwilę. Ej, słuchaj, Krzyśta. Krzyśta! Chodź, idę mnie do łaźni. Sorry. Uważaj, co nie wyrzniesz. Jeszcze przyjechała, jak Zbyszka będzie, to się to zrobi.
Dzień dobry, telewizja TVT. Chcemy się dowiedzieć, co to będzie budowane, jaka inwestycja powstanie. Jak sam wszystko ciulnie, to sam co widzicie dupnie, a dupnie to wszystko ciulnie. Może pan wie, co tu robicie, co tu będzie budowane? No proszę panią, prawdopodobnie to ma być wszystko wysadzone. Jakoś spalarnia śmieci, prosektorium, krematorium. Ja już sam nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Halo, panowie, może panowie wiedzą, co tu będzie budowane? No co będzie budowane? No nie wiem, no ta lampa, to jutro dopiero powiesimy, no bo... No tak dzisiaj... zaplanowaliśmy, że będzie wisiała lampa i ona musi być zawieszona, no. Musimy to wykonać. No bo tą ciemną ostrożnie, no nie widzi, dokładnie. A o reszcie, no to trzeba powiedzieć w tych dni. Do widzenia. A niech to, zapomniałem kurtki kluczy do domu. To do widzenia, kierowniku. No do widzenia. Thank you.